Pole, pole, łyse pole, lecimy na następny punkt. Siema wszystkim, z tej strony Ghost i tam was w kolejnym odcinku mnie na kanale Shadowa. Tego obiecałem, dzisiaj będziemy oblężać wasze twierdze. Niestety tylko mam jedną twierdzę dzisiaj do oblężenia, dlatego zachęcam was, żebyście w komentarzu napisali mi swój nick ze Steama albo z gry i wtedy będę mógł napaść też waszą twierdzę. Ale dzisiaj będzie wyjątkowy napad. Napadamy dzisiaj Kazika. Kazik, szukamy twojej twierdzy. Mamy, twierdza dziczy. Mam nadzieję, że to ty, Kazik, chociaż tu widzę też innych Kazików. Ale jedziemy od pierwszego Kazika. Zróbmy sobie tych dwóch Kazików, bo nie wiem, który Kazik będzie Kazikiem. Ale mam nadzieję, że to będzie ten. Chociaż możemy sobie wszystkich chyba Kazików, albo tych trzech, o. Jedziemy od pierwszego. Mam nadzieję, że to ty, Kazik. Jeżeli nie, no to sorry. I tak, pierwsza rzecz, jaką robimy, bo tutaj widzę, że orkowie, którzy są na niższych levelach niż moi, więc jeszcze sobie ich przyjrzymy. Teraz najważniejsze, czym będziemy podbijali. Moi drodzy, przedstawiam wam bracia Pierdolec. Luga zgorzkniały! Do tego, moi drodzy, Glomy Wierszak. Tak, oni wszyscy identycznie wyglądają, to jest najlepsze, no nie? I jako trzeci wybitny brat Pierdolec, Kuga Blazun. I tymi trzema orkami będziemy podbijać wszystko. Tak, jaka jest ich historia? Tych dwóch panów sobie wydropiłem. Lugę i Gloma. Glom wystąpił zresztą w tym odcinku, w którym zrobiłem arenę online. Tak, on wygrał jako jedyny tą arenę online i zdobył perki. A tego kolegę akurat, Kuga, wyciągnąłem sobie z innej twierdzy od innego gracza, bo stwierdziłem, że wygląda, będzie do nich pasował i wygląda wspaniale. Dobra, ja sobie wezmę trucizny, wezmę to. Zaczynajmy! Bracia Pierdolec wchodzą do gry! Wahoo! Charge! Ale zanim jeszcze zaczniemy... teraz wpadłem na takie ogłoszenie. Jak będziecie pisać te niki do oblężeń, wybierajcie też twierdzę, w której chcecie, żebym was oblężył z tego powodu, że będzie mi łatwiej też po prostu przenieść sobie orków do tej twierdzy i będę wiedział też... A, i najlepiej jeszcze siłę swoją piszcie twierdzy, to wtedy będę mógł was łatwiej odnaleźć. Dobra, zaczynamy. Dobra. Słynni bracia Pierdolec wchodzą do gry. Dawać mi tu draka. Ty, oni przez mur sobie przeskoczyli. A no tak, bo dwóch jest na tych, na Karagorach. Jedziemy. Króciutko. Smażymy sobie trochę łuczników, będą mi przeszkadzać. I machinę wojenną. Jak sobie chłopaki radzicie? Ej, a czemu on ma tylko jednego orka wrzuconego na punkt? Róbcie tak, że o, tak jak tutaj masz, na przykład dwóch sobie wrzucaj, nie? Bo to wtedy będzie trudniej to podbić. Dobra, lecę. Ha! Hu! Hu! Mug wielki. Dawaj mi tu moga. Dawaj moga. Nie, dobra, mug padł. Tutaj nie ma problemu. Jedziemy dalej, drugi punkt. A nie, jeszcze nie przejęli. Ty, serio? On jeszcze nie wyważył tych drzwi? Jeden z braci Pierdolec nie miał Karagora, nie ma jak się dostać do portu. Ale to jest dziwne, bo formalnie ja wiem, jak oni oblegają Seregost, to Seregost w większości to wygląda tak... O, mój w ogóle rozświeczenia dostał. Ty, a przyzwijmy jeszcze jednego draka. Ten, jak oni przejmują Seregost, to w większości oni wskakują na mury, nie? Ty, dobra, jest jakiś drak, ale czy on się zbugował? To jest mój drak. Aha, czy nie przybył żaden nowy, ty. To dawaj mojego draka, lecimy na drugi punkt. No nie wierzę, że on się zbugował, kurwa. Nie, dobra. I podpalanko. Szybka zmyłka. O! Czemu nie mogę na niego... A, nie mam strzał, kuźwa. Chciałem na niego wskoczyć. Lecę, 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 lecę. Nie ma takiego wycofywania się. Halo! Proszę pana. Proszę tu do nas wrócić. Ty masz jakiegoś orka dobitego, bo musiał być tu dobity drugi ork. Serio, zabił go jakiś pachoł. Ale to był na 24 levelu, no to ja się nie dziwię. Dobra, lecimy tam do chłopaków. Ty, oni we dwójkę... Nie, dobra, jest ich trzech. Myślałem, że oni we dwójkę robią tutaj robotę. Ej, obrońca ci uciekł z punktu. Halo, Kazik! Kogo ty miałeś tu w tym forcie? Najwyżej jeszcze spróbujemy inny fort sobie przejąć. Ale wydaje mi się, że ten... Zresztą zobaczymy, może gdzieś indziej masz jeszcze innych orków. Czemu twoi orkowie uciekają przed braćmi Pierdolec? Co jest, kurwa? Zobaczcie, jak oni majestatycznie wyglądają. Ja pierdolę. Ej, ale szkoda, że się nie trafił. Jeszcze mi czwarty, nie? Cały fort z braci Pierdolec to będzie hit, kurwa.
Pole, pole, łyse pole, lecim na następny punkt. Ja jest strzał, halo, potrzebowałbym strzał. I siu! Jep! I żeby było, nie było tego mało. Jep! Arba... Beka? Arbeka? Wow. Dobra, Arbeka, co ty masz tak w ogóle? Odporność na ogień, odporność na truciznę, aha. Rany wprowadzają go we wściekłość. Ej, jesteś dobry. Polowanko, heroiczna gruboskórność. Kręcisz mnie, biorę cię. Jeżeli Kazik to jest ten Olog, o którym mówiłeś, bierę go w ciemno. Zresztą fajnie wygląda. Jakoś nie przepadam za trupicielami ogólnie, ale on ma nawet fajny design. O, dobra, jest mój. Mogę cię zwerbować i kazać ci uciekać? Ty, mogę mu kazać uciec. Dobra, weź uciekaj. Uratuj się! Dobra, tu kolega. Szkoda, że nie jesteś błękitny, bym cię wziął. Byś był kolejnym bratem pierdolcem. Ale niestety nie jesteś mnie godny! Ha, skurwysynu! Jest, są w końcu strzały i jeszcze złoty deszcz na głowę nam spadł. Jeb! Będzie koniec? Ty, co jest? On ma kontrę na ten, na egzekucję. Ale dobra, i tak polek. teraz pytanie, chłopaki nie mają karagorów, czy oni przeskoczą ten mur? Ja też nie mam smoka, żeby rozwalić to. Ogólnie powinienem sobie wymienić na Graugra, chyba do tego drugiego oblężenia, tak jak mówiłem, te trzy zrobimy. Zrobię tak, że wymienię po prostu sobie smoka na tego. Na, nie na Karagora, tylko na Graugra. Weź przejmij go. I jazda! A nie, oni się chyba starają przeskoczyć przez płot. Przez płot, o Jezu, przez mur. Tak, jeden przeskoczył chyba nawet. Ty, dobra, zejdź z niej, bo się zapomniałem. Mówię, tutaj nawet dużo cięć nie będzie, nie? Bo to jest oblężenie głównie. Dobra, zniszczona. O, ale mi się odbiło. Dzień dobry. Wow, co tu się wydarzyło? Kurwa, zapominam, że ja mam tą zbroję od tego. Od machin i to powoduje, że tam jest chyba 20% szansa na to, że zwłoki eksplodują, nie? Podczas walki. Zwłoki albo po prostu pokonani orkowie. Ty, jakie kurwa ujęcie było przed chwilą takiego spizganego jednego z tych braci, kurwa. A, i no najważniejsze, na braci pierdolec, jeżeli będę chciał sobie wygenerować, raczej wygenerować, nie wygeneruję ich więcej, ale jak będę sobie generował orków i będę chciał ich więcej, to muszą być, nie dość, że zgrabieży, muszą być bardami, to jeszcze muszą być błękitni, nie? Dobra, tu jest jakiś jeszcze heroiczny. Ooo! Kurwa, kusznik się mi tu znalazł. Halo, halo! Proszę mnie tu nie bić. Ja widziałem jakiegoś Kazika też, Barad-dur, który ma dość wysoko mocnych orków i się zastanawiam, czy po prostu nie zmienić sobie fortu do ataku. To ciekawe, czy któryś chociaż się przewróci z moich braci. Dobra, Zuka, co ty masz? Ryobi. Nie brakuje mi odwagi, a ty co? O, zaawansowana klasa zabójcy. Czy tam jakiś przeleciał mi w tle, czy on się chciał na mnie rzucić, bo nie załapałem. Ole, eksplodował. Spadł z wysokości, coś na niego granat poleciał z tego mojego pizdnięcia. Jakie spadł z wysokości, co jest kurwa? Temu aż struny pękają. Jebie. Kurwa, ilu tu jest obrońców, którzy mi przeszkadzają? To jest głowa mała. Ty, ja w sumie mogę przejąć już ten punkt. Dawaj go. Pięknie. A czemu ja nie mogę... Nie, no nie możemy tak kogoś przy życiu zostawić. Pięknie, ubity. Uga kuga. Ty, jeszcze uga kugi nie miałem. Tak szczerze z tych imionek. Dobrze, bracia pierdolec sobie poradzili. Ten czemu się wycofuje, co jest? Ten zaczął gdzieś uciekać, dobra. Mniejsza z tym, idziemy na naczelnika. Dawaj tego kuśniora. Dobra, na czernior, jedziemy. Najpierw się pozbędziemy karagorów. Kurwa, już nie mam strzał, serio? Ja muszę patrzeć na to, ile mam strzał, ja zapominam. W ogóle muszę sobie inny ekwipunek też zrobić, bo już mnie ten męczy set. Praktycznie. A już zauważyłem, że wbijają mi się na levele 90 niektóre rzeczy i chyba sobie polecę tymi rzeczami, które można dobić do levela 90. Tak, bo da się tak jakby zawyżyć poziom przedmiotów. A, on już jest oszołomiony. Serio? Jest trochę wyższy poziom przedmiotów niż naszych tutaj rzeczy. Tam widziałem, że niektórzy mieli na przykład miecz na 90. Ja miałem chyba miecz na 90, ale go przerolowałem, bo był totalną padaką. Na pewno miałem już pierścienie, peleryny i zbroję na 81, czyli no da się to złożyć tam mocniej, tylko że no trzeba grindować i grindować, nie? I to najczęściej leci z orków, którzy są tam powyżej 80 levela, nie? Ty, ale naczelnika to ty masz słabego. Dobra, kończymy go. Ha, plecki, chyba że wstanie jebaniutki. A ci dam, kurwa, nie przegrasz z Starkiem. Ha! Dobijanko. Głowa chyba poleci. Poleci głowa? Yeah.
Ale głowisko poleciało. No dobra. I podsumowanka. Znaczy, legendarnego przedmiotu chyba tutaj nie było, nie? Bo tu nie było chyba legendarnego orka. Chyba, że ja przejąłem tego ologa, który był legendarny. A zresztą nie wiem, czy on był legendarny. I to fajnie wygląda. Ty, ta głowa się zbugowała na cztery, się podzieliła przed chwilą. Co jest, kurwa? Dobra, Kazik, podbiłem ci ten fort. To jest Kazik z małego K. Jeszcze sobie za chwilę sprawdzę, jaki ty mi nick pisałeś, czy to jest z dużej, czy z małej, bo tam widziałem jeszcze z dużej. Sobie najwyżej tego z dużej zrobimy i zrobimy jeszcze dodatkowy fort. Ej, o 100 punktów mi spadło, ktoś musiał mnie podbić. No i tu się wdała chyba... mały błędzik się wdał z bardzo prostego powodu. To jest Kazik pisany przez duże K, ja wpisałem z małego K. Więc szukamy jeszcze raz Kazika. I Kazik z dużej był jeden. Jest. Zobaczmy jeszcze ten fort. Tak samo pójdziemy brać mi pierdolec. Ja go przelecę szybko. Tutaj mamy drugiego Kazika. I tu jest, już widzę fort grabieży, ale nie widzę koloru mojego niebieskiego. Ale jest olog, a on pisał, że będą ologowie w tym forcie. Pokaż to. No ale jesteście też na zbliżonym poziomie. Ty, fajnie ten olog taki tympawy jest. Pora na Kazika przez duże K! Kurwa, ale zjebałem, bo nie wziąłem sobie tego. Grał, gra. Ale dobra, chłopaki przeskoczą przez płot, więc nie ma problemu. Ja sobie zbiję na start maszyny oblężnicze. Tak, chłopaki lecą przez ten, przez mur, więc ja zrobię to samo. Aha, już wyczyścili tu. Tu są jacyś kusznicy? Nie ma nikogo. Dobra, ej, tutaj Kazik już ma więcej orków na tym. Kazik duże K ma więcej orków na punkcie. Jezu, ci kusznicy mi przeszkadzają, bo oni mi zbijają smoka, nie? Dobra. Kazik przez duże K, jedziemy na ciebie. Czy ja wykorzystałem w ogóle piąteczkę? Nie wykorzystałem poprzednio, więc sobie teraz to wykorzystamy. Tam już jakiś się wycofuje, więc ja go sobie pozwolę chapnąć. Aha, on jest odporny na ten. Na egzekucję, dobra. Fajnie, że czas się zatrzymuje w ogóle podczas oblężeń, jak mamy dobijanie. Giń! Giń, maleńki, giń! Jeb! Dobra, pierwszy ork padł. Flag zaślepiony. Ale go zbugowało i tak wyssało. Dobra, ej, kolejny już leży. Dobij go, pięknie. Tuhorn sercożer. Ty, sercożera jeszcze nie miałem. Takich wy macie nieraz fajnych orków. O, jacyś ten. Saperzy. Ty, oni są niby... Dostają obrażenia od ognia, ale wcale takich mocnych obrażeń nie dostają, nie? Dobra, pierwszy punkt jest nasz. Ej, ja nie wiem, na jakiej zasadzie działa czwórka u mnie. Bo ja mam formalnie wybrane to, że... Dobra, leczą się jednak. Spoko, nie każdy, ale ci, co nie mieli życia, się uleczyli. Jest git. Dobra, ja potrzebuję kogoś wyssać, bo nie mam życia. Pięknie. Ty, tu jest już... A nie, dwóch. Dobra, myślałem, że czterech tu jest na tym punkcie. Co ty tu masz? Ło, tu jaki opancerzony kolega. Dusk żelazny jeździec. Ej, fajnie wygląda. Ty, ma nawet dużo perków. I to jest kusznik. Wow. Nie, to jest ten, łowca. Myślałem, że to jest kusznik. Ej, a czemu? A, bo mają rozświeczonego kapitana. Może mieć perka na ten. No, jest dzikus. Muza. Zbieracz czaszek. Jakie oni mają fajne, kurwa, u ciebie przydomki. Ale się najpierw tutaj kolegą zajmiemy. To też nie jest, wiecie, wyzwanie, nie? Dlatego wziąłem mniej orków, bo macie niższy levelowych orków i nie ma sensu brania całej armii, bo ja te forty bym w dwie minuty robił, oni by po prostu przebiegali i za mnie robotę robili. A tak to chociaż ja sobie pouderzam w tych orków i powalczę. No nie są to dzikusy ani, jak to się mówi, oszaleli orkowie, którzy zdają przyspieszone szybsze obrażenia, ale jednak coś tam próbują bronić, nie? Dobra, weźmy sobie to. Bardziej bawi mnie to, że ja mam trzech tych samych orków, nie? Dwóch dzikusów, jednego obrońcę. Co pięknie komponuje się w braci, pierdole! I główka poleciała, no i pięknie. Dobra, lecimy na następny punkt. Wiecie co? Tutaj już chłopaki wpadli, patrzcie, poganiają ich. Ej, jest tutaj ten, olog. On jest rozsieczony. Ty, żeby ci to minęło, to ja bym sobie ciebie przejął. Bo fajnie wyglądasz. Tym bardziej jesteś z grabieży. Ci orkowie z grabieży w ogóle tak wyglądają fajnie, są tak fajnie wymodelowani. Tylko kurwa, mógłbyś się uspokoić i ogarnąć trochę. Nie wiem co. A, dobra, to już mamy po ologu. Najwyżej sobie po odcinku przejmę go jeszcze raz. Jak będę pamiętał, ale wydaje mi się, że powinienem pamiętać o tym. Puk wiedzący! Władca bestii wróżby. Ty też masz jakąś wściekłość. Egzekucję wprawiają go we wściekłość. Dobrze, muszę pamiętać. Ty, ale ja cię i tak muszę dobić czymś, więc egzekucja będzie musiała tu wlecieć. Dobra, przejmujemy ten punkt, najwyżej pobiegniesz na następny, bo mi się nie chce tutaj czekać za tobą. Próbuję ci teraz lekko dobić. Nie. Dobra, jest złamany. Wejdzie teraz.
Egzekucja weszła. Pięknie. Ty, jakie on ma kurwa powiedzonko fajne. Dobra, lecisz. O, dawaj dzidę. I głowa. Pięknie poszło. Lecę, 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 lecę. Ty, tu jak im szybko poszło. Pa, koleś na strzała poszedł. Kurwa, nie wierzę w to. Jezus Maria. O! To jest oszalały, bo ci oszalali najczęściej mają wypierdolone oko w którąś stronę. I tak dość komicznie wyglądają. Yeah, rączki! I w pół nie, same rączki poleciały. Dobra, no to już teraz kwestia czasu, my sobie przejmujemy. Bracia Pierdolec zdali egzamin. Bracia Pierdolec, jakbyście chcieli sobie przejąć, macie ich w Nurn. Mój nick jest taki sam jak na YouTubie, więc Wujaszek Ghost i wyszykujecie sobie. No, w Nurn będziecie wiedzieli, który to jest sport, bo będziecie mieli trzech podobnych kurwa do siebie orków, nie? Dobra, lecimy na górę. Tutaj widzę, masz bestie jeszcze u góry, ale nie chce mi się już ich zbijać, one i tak zadają małe obrażenia moim. Ty, ja nawet strzał nie mam, dobra, to mi się nie chce na ciebie tutaj bić. Tutaj mamy jakiegoś kolegę legendarnego, ale też kusznik. Ale widzę, że tutaj przeważają w głównej mierze orkowie z grabieży. Fajnie, bo masz jakiś swój ulubiony, tak by to powiedzieć, ulubiony klan, który zbierasz, nie? Ty, ten masz przybocznych hologów, serio? Jak nam ciornął? Dobra, bracia już przybyli na pomoc. Yeah. Wow! Ty, a może mi się uda? Weźcie go nie zabijajcie! Tylko Olok by musiał mnie uderzyć, tak żebym go zamroził. Weźmy tak uderz. Kurwa, wybili mnie z rytmu, abym kurwa to zrobił. Bo jest osiągnięcie ogólnie, które polega na tym, że musimy z grzbietu Ologa... Właśnie. Pięknie. Z grzbietu Ologa zabić kapitana. Serio, on miał tak mało życia? O, co jest? Nie ma takiego umierania nawet. Kurwa, jeszcze mnie obrońcy zaraz zabiją. Będzie wstyd. A ty miałeś jeden... A nie, został jeszcze kapitan do zabicia. A co ty masz? A, bo ty nie zrobiłeś areny. Dobra, ale tu już koledzy sobie z nim poradzili. Musicie, żeby mieć wszystkie maksymalne punkty, musicie pamiętać, zrobić sobie tą arenę, nie? I to nie jest arenę online, tylko klasyczną arenę. Wtedy odblokowuje wam się dodatkowy punkt. Tam chyba musicie... macie ten poziom larwy, wojownika i... Czempiona. Jak te trzy punkty zrobicie areny, no to macie ten dodatkowy punkt, nie? Korzystajcie z tego, bo to dość dużo daje. Pora na twojego naczelnika! Dawaj go! Oh. Fajnie, fajnie wygląda. Kurystykę też ma fajną, bo on ma te czarne obmalowania na sobie, nie? Czy ty kurwa czasem nie jesteś bez szansy, kolego? Tak mi się coś zdaje. Nie wiem czemu, ale czuję, że on jest bez szans. Nie, ale ma przynętę, czyli będzie miał swoje kopie, o ile się pojawią. Ty, czemu to się tak ciemno zrobiło nagle? Ty ma te kopie tutaj? Ej, nie ma swoich kopii, co jest? Ja zauważyłem od jakiegoś czasu, że jeżeli są w obronie akurat ci orkowie, oni na zadaniach mają swoje kopie, ale jak są w obronie, nie mają tych swoich kopii, nie? To jest trochę słabe, bo na przykład jeżeli sam jest naczelnik, to fajnie by było mieć te jego kopie. Jesteś odporny na przykład na przeszpilenia, ale masz... Kurwa, ile on ma pobocznych tych... swoich przybocznych. Ja wiem, co zrobię. O, ucieknij stąd. Ja bym musiał was pozabijać. Uciekaj z tego. Dobra, i... Kurwa, nie to nacisnąłem! Chciałem ich wskrzesić! Ty, dobra, i tak twój kapitan leży. Więc sobie zdążę. Kurwa, jeszcze mnie odbiło. Nie! Pięknie. Ja sobie szybciej pasek furii nabiję. Znaczy, pasek ten od tego. Od upiorów. Niż pasek od furii, nie? Ło! Wspaniale, że oni sami dostają obrażenia z tego. O! I teraz wskrzeszanko? Chłopaki sobie wstają i jest git. Czy ja im mogę dać jakąś broń lepszą, czy tylko ich uleczam? Czemu oni nie walczą? Halo, walczcie po mojej stronie! Ej, jaja się odwalają. Haha, jak gościa wywalił od góry. Oni go zaczną atakować, czy oleją go? Chyba go oleją. Dobra, nic, trzeba się zacząć z tobą bawić konkretnie. Nie ma takiego bicia mnie. No kurwa! Patrz, no nie zbije. No nie wierzę w to! No kurwa! Jaja se robicie. Aaa, jest niewrażliwy na egzekucję, ale mnie porobiłeś. Myślałem, że się uda. Tuż kolega biegnie. Ha, ale jest dobitka szybka. Ty, ale nie jesteś wrażliwy chyba na wybuchy i na ogień. Ty, dobra, ale... I tak już giniesz, więc... A! Da się ogólnie tymi wybuchami, uderzeniami w ziemię zabić. A wiecie jak? Musicie stać centralnie nad kapitanem. I wtedy więcej życia mu po prostu z tego schodzi. On tak designersko fajnie wygląda. Mac Beta Execution. Ty, a ja cię nie dobiję? Mogę cię przejąć? Kurwa, on ma pełne życie, ale odjebałem teraz. Nie no. Aaaa! Normalnie piać zaraz zacznę. Co ja zrobiłem?
Spróbuję go sobie przejąć, nie? Spoko, ale jak to się mówi? Bez przesady, nie? Że mu całe życie wróciło. Ja myślałem, że już go sobie zbiję. Bo ja zaraz będę miał klątwę na sobie, nie ma takiego tego. O! Trochę żyćka trzeba sobie odnowić. Tak, takim czymś możecie delikatnie sobie ułatwić sprawę, bo jak przeskakujecie łukiem na innego akurat orka... No szkur... Normalnie piać zacznę. To nie dostajecie obrażeń. Daj mi kogoś tu. Czy oni wszystkich bez problemu moich wybijają, a nie chcą używać... A ja chyba nie mogę przyzwać nawet tutaj... Nie, mogę przyzwać, ale ja mam chyba orka wybranego i nie chcę sobie psuć po prostu frajdy, nie? Kurwa, strzał mi brakuje. A ty jesteś odporny, zapomniałem. Nie da się cię przeskoczyć jeszcze! Odbijanego gramy. Jest! W końcu siadło! Będzie podpalony. Nie, zamroziło go! Teraz go podpaliło. Pięknie. Jest, już myślałem, że go nie zbije, nie? Teraz to już cioranko po plecach praktycznie. Szkoda, że nie mam łuku podpalającego, to by było szybciej. Dobra, podpaliło go. Przeklnęło go. Super. Ty, jak oni we mnie uderzyli, jak ja dwa razy prawy nacisnąłem? Kurwa, kusi, żeby go zabić ologiem, ale chcę go, nie? Bo on fajnie wygląda. Ej, zrobię taki content, że tych waszych kapitanów, wodzów, co poprzejmuję sobie na przykład, powysyłam na arenę i zrobimy taki, ten, turniej, gdzie po prostu wasi wodzowie będą walczyć między sobą i zobaczymy, który wódz będzie potężniejszy. Tylko bym musiał sobie pozapisywać, czyj wódz należy do kogo, nie? Ale to nie jest problem. Ty, fajnie, wybuchło ciało, go podpaliło. Ej, jest złamany! Jesteś mój! Chyba, że nie da się cię przejąć, chociaż wątpię w to. Chociaż u jednego gościa widziałem, że właśnie miał żelazną wolę. No to chyba nie zrobimy tego. No dobra. No to sorry, stary. Ale giniesz. Myślałem, że uda się cię przejąć. Nawet nie sprawdziłem, że masz żelazną wolę. Proszę mi nie przeszkadzać, tak? Ja tutaj kończę kapitana, wodza. Kurwa, wybuchł ten olok. A przed chwilą mi przeszła myśl, że przecież jak go muszę dobić, to mogę go tym ologiem dobić. Jezus Maria, jak on ciora. Jeżeli to ty, Kazik, masz tego kapitana, naprawdę gratuluję ci dobrania sobie kapitana, bo jest dość męczący. Pod tym względem. Znaczy kapitana, wodza, naczelnika, o, przepraszam, bo wodzowie to są na tych frontach, a to jest naczelnik. No szkurwa, dajcie mi pasek naładować. Ty, jest olok w sumie. A weź we mnie uderz, wielkoludzie. No, uderz we mnie. Ja jeszcze go tu trochę zbiję, tylko byś musiał we mnie uderzyć. Dobra, sam eksplodował, jakieś ciało go wysadziło. Dobra, mam nadzieję, że tym razem to był Kazik. Kazik, no, świetny naczelnik.